Witajcie! Co prawda film będziecie oglądać ponad pół roku po nakręceniu jego treści, bo dzisiaj jest 31 marca, zresztą możecie zobaczyć tutaj w narożniku. Dostałem od pana Zdzisława informację o tym, że strona Fonarkom.pl nie istnieje no i sprawdziłem. Faktycznie. Zostało nam więc forum triody, nieskończono oktoda no i artype.org, The Valve Museum. Szkoda, było wiele fajnych artykułów. Można było się wiele rzeczy dowiedzieć. Nie wiem dlaczego to zniknęło. To było takie retro, skan magazynów, wzmacniaczy i innych podobnych rzeczy. Całe szczęście trochę tego sobie pościągałem z tej strony, no ale nie całą stronę przecież. No szkoda. Bardzo, że tak powiem, smutna wiadomość. Na pocieszenie zajmijmy się modernizacjami wzmacniacza Williamsona. Także do dzieła. Cześć. Wzmacniacz Williamsona i jego przeróbki. Jak wiemy z poprzedniego filmu, wzmacniacz Williamsona jest świetną bazą do użycia projektu z własnymi lampami i tylko przez drobne zmiany można dostosować ten obwód do własnych potrzeb. Ma on też wady, które można w pewnym stopniu wyeliminować, aby cieszyć się dobrym lampowym brzmieniem. Niestety, dla wielu widzów zaledwie 15 W to śmieszna moc. Ale chciałbym zauważyć, że ze wzmacniaczy asymetrycznych z pojedynczą lampą typu EL84, EL34, KT66, 6V6, ECL86, ECL82 nie uzyskacie więcej jak 11W. A takie konstrukcje są niezwykle popularne wśród prowadzących kanały YouTube'owe poświęcone elektronice lampowej. Biorąc pod uwagę konstrukcje oparte na doskonałych brzmieniowo triodach, jak 300B, 15W z Williamsona wydaje się mocą w zupełności wystarczającą. Ale dziś pokażę Wam artykuły, z których można się dowiedzieć, jak zwiększyć moc nawet do 60W. Zaczniemy od skromnych 6W z triodami, przez 20 i 30W z pentodami do wspomnianych 60W. Zachęcam też do poszukania w internecie opisów innych przeróbek tego wzmacniacza. W swojej podstawowej wersji z drogim transformatorem, niestety drogim transformatorem, i lampami KT66, zdobył on zasłużoną sławę. Przy okazji wspomnę, że przekazałem w poprzednim filmie dosyć dużo informacji, także teraz opisy będę skracał do niezbędnego minimum. Liczę na to, że widz umie czytać schematy i zna technikę lampową. Mało tego, przestrzegam też, że w tym filmie będzie bardzo dużo omawiania schematu. I zaczynamy od tej triodowej skromnej konstrukcji. Przy okazji chciałbym Was zniechęcić do konstruowania wzmacniaczy asymetrycznych na triodach. Wzmacniacze asymetryczne to tak zwane SE single-ended. Zalety układu przeciwsobnego dają przewagę wzmacniaczowi nad układem asymetrycznym. John Eklund napisał przy okazji prezentacji jego projektu na 2A3 w układzie przeciwsobnym to, co widzicie na ekranie. Jednak zajmijmy się tym starodawnym projektem w postaci układu pana G. H. Beaumont'a z artykułu, który nosi nazwę Williamson Type Amplifier Using 6A5. Pominę nieistotne szczegóły, jak wspomniałem, i tutaj tym nieistotnym szczegółem jest preamp gramofonowy, bo ten dostosowany był do płyt szalakowych i 78 obrotów na minutę. Ale każdy z tych inżynierów ma ciekawą narrację, więc nie będę pomijał wstępu na przykład. I czytamy. Ciągły wzrost popularności wzmacniacza Williamsona, zarówno wśród melomanów, jak i techników zachęca do skonstruowania kolejnej wersji tego układu, trzeciej, która pojawiła się w tym kraju. Chodzi o Stany Zjednoczone, Ameryki Północnej. Zaprojektowany dla 6A5 nie dostarczy tak dużej mocy do głośnika jak którykolwiek z pozostałych. Ale jej zastosowanie pokazuje, że nominalna moc wzmacniacza wynosi 6 W, co jest wystarczające do użytku domowego. Inżynierowie nigdy nie rozwiązali dyskusji za i przeciw o dużej rezerwie mocy. I nie zostanie tutaj podjęta żadna próba, żeby to zrobić. Wzmacniacz małej mocy odzyskuje popularność po tym, jak został przytłoczony żądaniami, które wyrosły wokół wzmacniaczy wykorzystujących 6L6 i towarzyszących im fanfar o mocy wyjściowej 25 i 30W. Nie ma tak szczególnej potrzeby argumentowania, że nie ma sensu stosowania tak dużej rezerwy mocy, jak to jest racjonalnie możliwe, ponieważ większość obwodów wykazuje znacznie lepsze charakterystyki i zniekształcenia i liniowość, gdy działają poniżej swoich wartości znamionowych, ale warto wziąć pod uwagę, że średnia moc dostarczana do głośnika dla normalnej objętości pomieszczenia w zwykłym salonie jest rzędu 6-10 mW, jak ustalono to w testach. Na tej podstawie stosunek rezerwy 1000 do 1 tego wzmacniacza wydaje się wystarczający. Jeżeli używany jest wydajny głośnik, wzmacniacz będzie generował większą głośność, niż może tolerować większość słuchaczy z wystarczającą rezerwą, aby utrzymać czyste odtwarzanie dowolnej muzyki. Ja wtrącę tutaj w nawiasie, że to są twierdzenia inżyniera z lat 40. XX wieku, więc dzisiaj no, możemy to włożyć między stare mity audio. Czytamy dalej. Pierwotny plan zakładał zapewnienie zestawu o stałym wzmocnieniu, który działałby z przezmacniacza zawierającego wszystkie niezbędne elementy sterujące. Pomysł samodzielnego przezmacniacza wydawał się jednak na tyle atrakcyjny, że został dodany do konstrukcji, co z kolei skutkowało modyfikacjami w okładzie. Aby uniknąć dodatkowego stopnia wzmocnienia, zastosowano triodo o dużym wzmocnieniu odwracaczy fazy i stopniach sterujących. Inwerter ze sprzężeniem bezpośrednim został nieznacznie zmieniony, aby dostosować go Do konfiguracji przedmacniacza ze sprzężeniem bezpośrednim, żeby zachować jednorodność i zapewnić doskonałe właściwości, które obserwowano przy takim układzie w kilku obwodach. Pary ze sprzężeniem bezpośrednim, które są charakterystyczne dla Williamsona, są rzadko spotykane w serwisie wzmacniaczy, chociaż ich zastosowanie do tego celu pojawiło się już w Stanach Zjednoczonych około 1940 roku. Przedstawiona tutaj konfiguracja została wykorzystana do około 5 typów układów z bardzo dużym sukcesem. Obwód katodowy 6A5 musiał zostać zmodyfikowany, ponieważ katody w tych lampach są połączone z żarnikami. Czyli jest to typ lampy żarzonej bezpośrednio. Nie ma innych większych zmian w stosunku do oryginalnego obwodu. Wybrano transformator wyjściowy Frit. F1951, który daje doskonałe wyniki. Niestety nie znalazłem sieci danych technicznych tego transformatora głośnikowego, ale znalazłem jemu równoważny, którego teraz widzicie opis na ekranie. Miniaturowe lampy zostały użyte zamiast oktalowych ze względu na wyższą transkonduktancję dostępną w tej serii. Rysunek pierwszy przedstawia wygląd zewnętrzny kompletnego wzmacniacza. I tu jak widzicie jest ten przezmacniacz, którego opis wspominałem. Jest to ten Układ w puszce na podstawce. Rozpoczynając od wtyczki wejściowej rozważymy tę część obwodu, które wymagają omówienia. Przed wzmacniacz zbudowany w obudowie wektor, to znany układ, który został nieco zmodyfikowany w celu bezpośredniego sprzężenia. I tym wzmacniaczem zajmować się nie będziemy, więc wyrzucę go ze schematu. Niepotrzebny nam też będzie regulator sopranu, bo jest to rodzaj filtra obniżający zawartość wysokich tonów. Autor projektu pisze dalej. Wchodzimy do właściwego wzmacniacza przez rezystor R16, który zapewnia izolację dla wejścia. R36 jest regulacją wzmocnienia. Tutaj stopień wzmacniacza odwracacza ma konfigurację, która nie wymaga komentarza. Tutaj za wyjątkiem tego, że R18 i R19 powinny być dopasowaną parą, aby uzyskać jak najbardziej zrównoważone wyjście. C6 i C7 zostały celowo zmniejszone w celu zachowania gładkiej odpowiedzi basów aż do najniższych częstotliwości. Ponieważ pętle sprzężenia zwrotnego wokół dwóch lub więcej stopni zwykle wymagają pewnych regulacji w pętli, aby uniknąć wzniesień odpowiedzi na skrajach częstotliwości wynikających z tego typu oscylacji. Chodzi po prostu o to, żeby charakterystyka nie wyglądała jak uśmiech Prostym sposobem osiągnięcia tego jest zmniejszenie odpowiedzi jednego bloku w stosunku do innych. Wydawało się, że nie ma potrzeby stosowania specjalnych komponentów w celu zmniejszenia odpowiedzi wysokiej częstotliwości, a wzmacniacz wykazuje doskonałą stabilność w całym swoim zakresie. C9 i R35 zapewniają regulację barwy przy wysokiej częstotliwości i jak już wspomniałem, pominąłem to. R34 w obwodzie anodowym sterownika służy do równoważenia sygnałów do siatek, Lamp 6A5. Jeśli wystąpi jakikolwiek poważny brak równowagi, gdy regulator znajduje się w środku, należy sprawdzić poprzedzające obwody i lampy. R35 wyrównuje prądy anodowe 6A5 przez regulację części napięcia polaryzacji, do którego podłączone są siatki sterujące. To jest przez rezystory R24 i R25. Równowagę odczytuje się podłączając miliamperomierz w punktach oznaczonych 2 i 3 na transformatorze głośnikowym. Równowagę w granicach kilku miliamperów można uzyskać, gdy obwód jest wygrzany. R28 i R29 muszą być dopasowane w zakresie tolerancji 1%, aby zapewnić dokładny odczyt. Można te rezystory sparować z 10% rezystorów do Dopasowując je na mostku. Nie pokazano zasilacza, ponieważ nie został zbudowany tutaj specjalnie dla tego wzmacniacza. Napięcia zasilania pokazane na schemacie można uzyskać z dowolnego, dobrze zaprojektowanego źródła zasilania. Przy tych napięciach wzmacniacz jest nieco przepolaryzowany dla klasy A. Jeśli więc napięcie zasilania 6A5 zostanie obniżone do 300V, a R35 dostosuje się tak, aby zapewnić 45V polaryzacji między katodami a uziemieniem, lampy będą wówczas pracować w swoim punkcie znamionowym w klasie A. Tutaj od siebie jeszcze powiem, że warto do tego wzmacniacza dorobić zasilacz stabilizowany, porządną filtrację. Będziemy mieli wtedy lepszy odstęp sygnału od szumu. Uzwojenie wtórne transformatora wyjściowego pokazane jest na rysunku drugim. Dotyczy obciążenia głośnika 16-omowego. Inne rodzaje uzwojeń można określić na podstawie instrukcji dołączonych do transformatora. Sprzężenie zwrotne przy użyciu wskazanych wartości komponentów będzie wynosić około 5 dB. Wzmacniacz jest stabilny we wszystkich obserwowanych warunkach, a warunki pracy są takie, że większe sprzężenie zwrotne wymagałoby większego wzmocnienia w innym miejscu obwodu, aby uzyskać pełną moc wyjściową, co nie wydawało się pożądane. Ogólna reakcja sprzętu jest zasadniczo płaska od 35 do 20 tysięcy herców przy badaniu winylową płytą kółka, a jakość odsłuchu wzmacniacza w pełni potwierdza wyższość obwodu Williamsona. Oczywiście wydaje się, że ta modyfikacja jest głównie dla zwolenników triodowego brzmienia uzyskiwanego bez oszukiwania lewymi lub prawymi triodami. To takie lampy Ekranowane, które są łączone w konfiguracji triody. Pokazałem to jako ciekawostkę, bo wiem, że jest dużo zwolenników tak zwanego pierwszego Wata z triody. Tutaj jest okazja do skopiowania tego układu i poznania jego właściwości we własnym warsztacie hobbysty. Chociaż myślę, że wzmacniacze triodowe w puszpul, czyli przeciwsobne, będą się dalej rozwijały. To są fajne wzmacniacze, można nawet i 30 40 watów uzyskać z takiego wzmacniacza. Niestety trzeba stosować wysokie napięcia. Zasilające, co stanowi pewien problem? Ze względu na kondensatory. Mam nadzieję jednak, że ze stroną FONAR to jest tylko przejściowy problem, jakiś tam maintenance i strona do czasu publikacji tego filmu wróci. Dobrze, druga część, druga przeróbka z wzmacniacza Williamsona. Ulepszenie wzmacniacza Williamsona przez pana Talbota M. Wrighta. Zmiana kilku rezystorów w sekcji sterownika powoduje zmniejszenie zniekształceń w tej konstrukcji wzmacniacza Hi-Fi. Wzmacniacz Williamsona, czy to w klasycznej wersji triodowej, czy wersji ultralinear, do pewnego stopnia popadł w niełaskę audiofilów, ponieważ teraz można zbudować wzmacniacz po niższych kosztach i wciąż równych lub lepszych osiągach niż Williamson. Wielu właścicieli Williamsonów porzuciło swoje sprawdzone stare wzmacniacze na rzecz 50 lub 60, w niekończącej się pogoni za niemierzalnymi zniekształceniami. Wiele Williamsonów zostało przerobionych już na wyższe moce przez zastosowanie nowszych lamp i cięższych transformatorów głośnikowych. W niektórych przypadkach dumny właściciel zauważył wyraźny wzrost rozdzielczości i towarzyszący mu spadek zniekształceń. Często jednak taki eksperymentator dodaje stopień wyjściowy o dużej mocy do swojego systemu napędowego Williamsona i w większości przypadków zużywając 50W, aby uzyskać 320W, nawet wtedy nie uzyskuje oczekiwanej poprawy. Sterka nie leży w stopniu mocy ani w układzie sterującym. Dwie główne wady Williamsona to zniekształcenia na średnim i wysokim poziomie oraz niestabilność. Dalej omówimy niestabilność, ale najpierw zajmiemy się zniekształceniami zniekształcenia intermodulacyjne. Jak przeprowadzisz test zniekształceń intermodulacyjnych na przeciętnym wzmacniaczu Williamsona z klasycznym układem sterującym, zauważysz, że zniekształcenia intermodulacyjne przekraczają 2% przy zaledwie nieco ponad połowie mocy znamionowej. Zanim osiągniesz moc znamionową, zauważysz, że zniekształcenia znacznie przekraczają dopuszczalny poziom. Wynik tego testu zwykle prowadzi do zastąpienia wszystkich lamp w tęsknym poszukiwaniu mniejszych zniekształceń. Czasami to trochę pomaga. Zasadniczo wszystkie wzmacniacze napięciowe wytwarzają znacznie większe ilości zniekształceń niż powinny. Ale mówisz do siebie, skrupulatnie postępowałem zgodnie z projektem. Nawet napięcia są takie, jakie być powinny. Rzecz jednak przeoczona to fakt, że amerykańskie 6SN7, 6CG7 lub 12AU7 nie będzie działać dobrze z wartościami obwodu określonymi przez pana Williamsona w jego oryginalnej pracy na ten temat. Dokładna inspekcja danych katalogowych lamp w USA ujawni fakt, że 6SN7 lub 6CG7 używane w obwodach wzmacniacza Williamsona są źle spolaryzowane. Weźmy na przykład stopień sterujący przeciwsobny. Zwykle oporniki anodowe mają tutaj wartość 47 kOhm, a rezystor katodowy ma wartość około 390 ohmów. Daje to polaryzację siatki sterującej około 5,5 V z około 175 V na anodzie przy założeniu, że napięcie zasilacza wynosi 440 V. Instrukcje lamp wskazują, że 6SN7 powinna być zasilana napięciem 250 V na anodzie przy polaryzacji siatki 8,5 V. Wszystko co musisz zrobić to zmienić wartość rezystora polaryzacji katody z obecnej wartości na 1000 omów. Dobrze też będzie działał rezystor 1200 omów. W przypadku rezystora polaryzacji 1000 omów na anodach stopnia sterującego będzie dawało 250 V, a napięcie polaryzacyjne wzrośnie do około 9 V. To nie tylko zredukuje zniekształcenia, ale oznacza, że możesz wytworzyć większe napięcie sterujące. Oczywiście możesz teraz wprowadzić większe napięcie sygnału do lamp sterujących 6SN7, zanim zacznie płynąć prąd siatkowy. Sterownik będzie pracować w klasie A. Oddając moc do lamp końcowych. Sama zmiana oczywiście nie wyeliminuje zniekształceń dostarczanych do stopnia wyjściowego. Pierwsze dwa stopnie są nadal źle spolaryzowane za niskim napięciem i trzymają się razem z powodu stałoprądowego sprzężenia między nimi. Zacznijmy od pierwszego stopnia. Zwykle stosowany rezystor polaryzacji ma 470 ohmów. Wartość tę należy zwiększyć do dwukrotnej wartości. Po prostu dodajmy kolejny rezystor 470 ohmów szeregowo z pierwszym. To podnosi napięcie. Polaryzacyjne do około 3V, ale zwiększenie tego napięcia powoduje wzrost napięcia anody tego stopnia, zmniejszając w ten sposób polaryzację katoda siatka w odwracaczu fazy następnego stopnia. Należy teraz zrobić dwie rzeczy: obniżyć napięcie zasilania do pierwszego stopnia i zwiększyć napięcie zasilania do odwracacza. Jeśli każdy z nich zostanie zmieniony we właściwej proporcji, oba stopnie zostaną prawidłowo obciążone. Przeciętny obwód Williamsona wykorzystuje rezystor 33 kg z punktu zasilania 450V do zasilania pierwszego stopnia. Należy to zwiększyć do około 47 kOhm. To nieco obniży prąd stopnia, wytwarzając napięcie polaryzacji katody na poziomie około 2,5 V, a także obniży napięcie anodowe. Opornik odsprzęgający do odwracacza fazy wynosi zwykle 22 kOhm od punktu 450 V. Ten rezystor powinien zostać zredukowany do 3,9 kOhm, powodując zwiększenie poboru prądu przez odwracacz fazy i zwiększając napięcie polaryzacji Katody. Po wprowadzeniu tych dwóch ostatnich zmian powinno być około 5,5 do 7 V napięcia polaryzacji od siatki sterującej do katody odwracacza fazy. Oczywiście, jeśli napięcie uzyskiwane z zasilacza jest znacznie poniżej 450 V, nie uzyskasz dokładnie odpowiedniej polaryzacji, ale będzie ono wystarczająco bliskie, żeby pierwsze dwa stopnie mogły się wzajemnie spolaryzować. Typowe napięcia dla tego obwodu przedstawiono na rysunku drugim. Ja wiem, że ten skan jest trochę niewyraźny, ale zachęcam. Zachęcam Was do poszukiwania oryginalnego artykułu. Być może rozszyfrujecie te napięcia. Efektem netto wszystkich tych zmian jest. Prawie dwukrotnie zwiększenie napięcia sterującego dostępnego na siatkach lamp końcowych. Przy zasilaniu 450 V możemy uzyskać znacznie ponad 100 V napięcia sterującego dla każdej siatki. Przy zasilaniu 400 V, które spada do około 350 V z powodu braku stabilizacji w zasilaczu, nadal powinieneś być w stanie uzyskać około 80 V napięcia sterującego z siatki lamp końcowych. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy zrobić, zanim wzmacniacz będzie działał prawidłowo. Transformatory głośnikowe stosowane we wzmacniaczach Williamsona zwykle nie obsługują więcej niż około 20 dB sprzężenia zwrotnego, ale zwiększenie rezystora katodowego pierwszego stopnia już zwiększyło sprzężenie zwrotne. Ponieważ wartość rezystora katodowego została podwojona, konieczne jest podwojenie wartości rezystora sprzężenia zwrotnego, aby ustawić sprzężenie zwrotne na jego poprzednią wartość. Po wykonaniu zmian każdy Williamson typu ultralinear nie będzie wytwarzać więcej jak 1% zniekształceń póki nie, osiągnie przeciążenia. Jeśli napięcia sterujące do siatek lamp wyjściowych są zrównoważone, zniekształcenie powinno być znacznie poniżej 0,5%. Działanie wzmacniacza z rysunku drugiego ilustruje krzywa z rysunku pierwszego. We wszystkich testach intermodulacyjnych generator dostarczał częstotliwości 60 i 6000 Hz w stosunku 4 do 1. Czytelnicy nie powinni przejmować się wartościami bezwzględnymi wskazanej mocy, ani porównaniem mocy w jednym wzmacniaczu, z którym pracowaliśmy względem drugiego. Ważą rzeczą, jaka jest tutaj pokazana, to zdecydowana poprawa wydajności, która nastąpiła po wprowadzeniu zmian. Zmacniacz numer 2, czyli rysunek 3, wykorzystuje 45881 w równoległym stopniu wyjściowym z triodą przeciwsobną. W tym przypadku wprowadzono tylko modyfikację polaryzacji. Lampy zostały wybrane losowo i nie próbowano nawet wyważać stopni sterujących poza tolerancje zapewniane przez 5-letnio 5%, 5 rezystory stosowane w obwodzie. W obwodzie zastosowano zasilacz 452 z kondensatorem elektrolitycznym. Wzmacniacz numer 3, czyli ten z rysunku 4, wykorzystuje 2 EL34, czyli 6 CA7, połączone jako pentody z 250-omowym rezystorem samoczynnej polaryzacji i 5-kiloomowym obciążeniem od anody do anody. Ponownie nie podjęto żadnych specjalnych wysiłków, aby zrównoważyć stopnie sterujące, zastosowano tutaj 450 V filtr dławikowy w zasilaczu. Pozostała do omówienia odpowiedź przejściowa. Wszystkie powyższe zalecenia radykalnie ograniczą zniekształcenia, ale mamy jeszcze jeden problem. Odpowiedź w stanach przejściowych. Poprawa odpowiedzi przejściowej wzmacniacza jest zwykle bardziej uderzająca niż poprawa zniekształceń. Teraz odpowiedź wysokoczęstotliwościowa wielu wzmacniacza Williamsona jest w najlepszym przypadku nierówna i prawie niemożliwe jest podanie zestawu wartości w celu wygładzenia wysokich tonów wszystkich tych urządzeń. Jednak wartości podane z rysunku drugiego będą w przybliżeniu odpowiednie dla Williamsona typu ultralinear z transformatorem Stankor lub Dynaco. Wartości RC odstrzęgające obciążenia lądowe pierwszego stopnia nie są. Zbyt krytyczne. Mała pojemnościowa pętla sprzężenia zwrotnego od anody dolnego stopnia strojącego do katody pierwszego stopnia, czyli tego stopnia wejściowego, również nie jest krytyczna. Jednak wartość kondensatora nie powinna przekraczać 100 pf. Jedyną wartością, którą należy żonglować ze szczególną ostrożnością, jest kondensator na rezystorze sprzężenia zwrotnego. W tej wersji zwykle wynosi on około 150 pf. Jedynym sposobem optymalizacji odpowiedzi wysokiej częstotliwości wzmacniacza jest użycie oscyloskopu. Podczas dokonywania regulacji. Jednak praktycznie we wszystkich przypadkach nie będzie widocznej różnicy między wynikami uzyskiwanymi przy użyciu podanych wartości, a wynikami uzyskiwanymi przy indywidualnym doborze. Odpowiedź przejściowa niskiej częstotliwości Williamsona jest mniej krytyczna i łatwiejsza do wyprostowania. Wiele wzmacniaczy ma tendencję do puchnięcia. Takie określenie w oryginale było, a chodzi prawdopodobnie o wzbudzanie się. Czyli czytamy: Wiele wzmacniaczy ma tendencję do puchnięcia po uderzeniu dźwiękami o wysokiej intensywności i niskiej częstotliwości, głównie z powodu niewystarczającego odsprzęgania napięcia zasilacza B. Zaleca się, aby wszystkie stopnie były odsprzęgane przez co najmniej 40 mikrofaradów, chociaż w tych wzmacniaczach jedynym z zaskakująco krytycznych punktów jest odwracacz fazy, który powinien być mocniej odsprzęgany. Obecny tam rezystor 3,9 sprzęgający rozdzielacz fazy należy uziemić elektrolitem, którego wartość mieści się w zakresie od 80 do 100 mikrofaradów. Te zmiany dadzą stabilny wzmacniacz, jeśli użyłeś dobrego transformatora głośnikowego. Teraz, gdy wzmacniacz został ustabilizowany, spróbujmy jeszcze bardziej poprawić odpowiedź przejściowo-niskiej częstotliwości. Kondensator mostkujący rezystor katodowy stopnia wyjściowego ma zwykle wartość między 20 mikrofaradów a 250 mikrofaradów. Użycie kondensatora 250 mikrofaradów powoduje mostkowanie stopnia aż do 6 Hz, czyli stopień ma płaską charakterystykę od około 10 Hz. Kształty fal muzycznych o niskim tonie zawierają fale zbliżone do prądu stałego. Aby odpowiednio obsłużyć te składowe, należy zmostkować stopień wyjściowy do około 1 dziesiątej najniższej częstotliwości, którą chcesz odtwarzać. Jeśli chcesz mieć dobrą odpowiedź przejściową poniżej 60 Hz, musisz zmostkować stopień wyjściowy pojemnością większą niż 250. Mikrofaradów. Pojemność 500-600 mikrofaradów złożona z kilku elektrolitów równolegle jest stopień wyjściowy do około 3 Hz i zapewni dobrą reakcję przejściową od około 30 Hz. Niezwykle rzadko spotykany jest system głośnikowy, który może odtwarzać 30 Hz na poziomie równym jak 1 kHz, i też niezwykle jest rzadki pokój, w którym utrzyma się tak niski dźwięk, nawet jeśli głośnik jest w stanie odtworzyć taką nutę. I jedno słowo ostrzeżenia. Użycie bardzo dużych wartości kondensatorów, np. 1000 mikrofaradów, może prowadzić do niestabilności z powodu przesunięcia fazy sygnału. Inne ulepszenia. Wzmacniacz Williamsona, w którym zastosowano przedstawione już modyfikacje, będzie brzmiał naprawdę dobrze, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możesz zrobić, jeżeli chcesz być elegancki. Każdy ultralinear Williamson, nawet taki z zasilaczem z użyciem dławika, będzie pokazywał spadek napięcia B+, podczas wyjątkowo głośnych pasaży. Ma to ograniczający wpływ na moc wyjściową, a wzmacniacz może nie odzyskiwać sprawności po przeciążeniu tak szybko jak chcesz. Rozwiązaniem jest mocniejsze odsprzęganie stopnia wyjściowego. Stwierdzono, że cztery elektrolity 90 mikrofaradów połączone z centralnym zaczepem transformatora głośnikowego zapewnią doskonałą odpowiedź przejściową. Kondensatory te utrzymują wystarczająco dużo ładunku, aby dostarczyć do lamp wyjściowych duży prąd podczas krótkotrwałych dźwięków o dużej intensywności i zapobiegać spadkowi napięcia B+. Wzmacniacz pokazany na rysunku drugim nie wykazuje najmniejszej zmiany napięcia anodowego, dopóki nie Pracuje prawie nieprzerwanie w stanie przeciążenia. Efekt jest najbardziej zauważalny w stanach przejściowych niskiej częstotliwości. Ponadto daje to wzmacniaczowi praktycznie natychmiastową regenerację po przeciążeniu. Przedstawione modyfikacje można wykonać za około 10 dolarów, i biorąc pod uwagę poprawę wydajności, są warte swojej ceny. Zaznaczam. Że artykuł pisano w latach 50. Nie jest intencją autora dyskredytowania oryginalnego projektu wzmacniacza Williamsona. Ma on wiele do zaoferowania: jest łatwy do zbudowania, a przez ponowne spolaryzowanie stopni wzmacniaczy napięciowych staje się niekrytyczny przy doborze lamp. Co więcej, Wersja ultralinear jest w stanie dostarczyć całą moc potrzebną do wysterowania dowolnego systemu głośnikowego z wyjątkiem niektórych mniej wydajnych, choć doskonałych typów półkowych. Wzmacniacz Williamsona typu ultralinear może dostarczyć kilka watów więcej niż pozwalają na to zwykłe obwody, a zniekształcenia nie przekroczą 1%, dopóki nie osiągniesz przeciążenia i będzie to brzmiało tak, jakbyś podwoił moc wyjściową. Powinieneś tylko zrobić to, co opisaliśmy, aby poprawić wydajność Twojego wzmacniacza. No, i tu moje wtrącenie, można usunąć filtr typu T na wejściu wzmacniacza, bo on działa na skraju pasma i jest zabezpieczeniem przed dźwiękami infrasonicznymi. Ale jeżeli masz małe zespoły głośnikowe, będzie korzystniej go zostawić. Pewnie się zastanawiacie, po co w ogóle wam przytaczam artykuły z lat 50. ubiegłego wieku. No, no dlatego, że czytając takie publikacje, można się dowiedzieć tego, czego nie piszą w dzisiejszych książkach. Wiemy, że inżynierowie z tamtego okresu, jak to się mówi, zjedli zęby na technice lampowej. Ich wskazówki i ich pomysły są na pewno bardzo pomocne przy zrobieniu jakiegoś tam własnego wzmacniacza lampowego. Także zapraszam na kolejną modyfikację. Tym razem z użyciem lampy, o której nawet zrobiłem film. Modernizacja wzmacniacza Williamsona przez pana Dawida Haflera. Obwód wzmacniacza Williamsona został po raz pierwszy opublikowany w Anglii w 1947 roku, a w Stanach Zjednoczonych w 1949 roku. Osiągnął szeroką akceptację i popularność i był podstawą kilku modyfikacji pierwotnego projektu. Najbardziej podstawowa zmiana była ultraliniowa wersja pracy stopnia mocy, którą pan Hafler opublikował i opisał, którą przedstawiłem wam w osobnym filmie. Było to... To film Huffler i Keroes Improving the Williamson Amplifier, i był to artykuł z Radio and Television News z lutego 1953 roku. Taki układ poprawił dwa podstawowe mankamenty pierwotnego projektu. Zwiększył moc wzmacniacza do 25 lub 30 W oraz poprawił margines stabilności sprzężenia zwrotnego. Obecnie, jak to się dzieje nieustannie, następuje postęp w projektowaniu wzmacniaczy audio. Możliwe są dalsze ulepszenia konstrukcji Williamsona, zarówno do wersji triodowej jak i u ultraliniowej. Te ulepszenia ponownie korygują ograniczenia w odniesieniu do mocy wyjściowej i stabilności. Zwiększenie mocy wyjściowej. Obecne myślenie o wymaganiach dotyczących mocy audio znacznie różni się od tego, które miało miejsce kilka lat temu, czyli w latach 50. Wtedy większość ludzi mawiała 10 W mi wystarczy. Obecnie jednak zakres dynamiki nowoczesnych materiałów muzycznych był wielokrotnie zwiększany w porównaniu z poprzednimi latami. Już sam ten fakt znacznie zwiększył wymagania dotyczące mocy dla realistycznego, nieszkiszczoconego odtwarzania. Dodatkowo rozszerzono pasmo przenoszenia materiału źródłowego, co również wprowadza potrzebę ponownej oceny wymagań dotyczących mocy wzmacniacza. Zwiększona charakterystyka częstotliwościowa oznacza, że wzmacniacz musi radzić sobie z mocą przy większych skrajnych częstotliwościach. W tych skrajnych przypadkach charakterystyka impedancji głośnika zmienia się w stosunku do wartości nominalnych. Oznacza to, że wzmacniacz jest niedopasowany przy skrajnych częstotliwościach, a niedopasowanie zmniejsza maksymalną moc dowolnego wzmacniacza. Aby dostarczyć czystą moc do głośnika, wzmacniacz musi być zdolny do co najmniej dwukrotnie większej mocy wymaganej dla rezystora, czyli sztucznego obciążenia, jaki jest używany przy pomiarach i wyznaczaniu znamionowych parametrów wzmacniacza. Zatem rozszerzenie zarówno zakresu dynamiki jak i zakresu częstotliwości w nowoczesnych nagraniach FM źródeł typu płyta taśmy magnetyczne oznacza, że 25 W to więcej niż minimum, jeśli wymagana jest najwyższa jakość. Nawet to minimum prawdopodobnie wzrośnie w nadchodzących latach, chyba że uda się zwiększyć skuteczność zestawów głośnikowych. Z tych i podobnych powodów starano się zwiększyć moc wyjściową wzmacniaczy audio. Pojawienie się kilku nowych typów lamp sprawiło, że będą one praktyczne w konfiguracji Williamsona bez konieczności całkowitej przebudowy wzmacniacza. Wymagane zmiany to wymiana lamp wyjściowych, zastąpienie transformatora głośnikowego na taki, który poradzi sobie ze zwiększoną mocą i zapewni odpowiednie dopasowanie impedancji oraz dodanie źródła stałej polaryzacji. Nowe lampy. Nową lampą wybraną do modernizacji Williamsona jest Amperex 6 CA7, która jest również importowana i dystrybuowana jako Mullard czy Moulart EL34. Jest to kompaktowa lampa o mocy do 100W w zależności od dostępnych napięć zasilania. Można ją włożyć bezpośrednio do gniazd używanych wcześniej z 5881, KT66, 1614 i innymi lampami tego typu z jednym dodatkowym wymogiem, że pin numer 1 musi być uziemiony. 6CA7 lub EL34 to pentodo o ekstremalnej liniowości. Jej preferowanym stanem pracy jest obwód pentodowy, chociaż producent podaje wartości znamionowe lampy dla pracy w układzie triody. Skutkuje to większymi zniekształceniami i zmniejszoną mocą wyjściową. Konwencjonalne ultraliniowe połączenie może również nie zapewnić optymalnych warunków z tymi lampami, ponieważ nie ma bardziej liniowego rodzaju działania dla tej lampy jak połączenie pentodowe. Ona została do tego połączenia zaprojektowana. Jak jednak zostanie to omówione później, kompromisowa forma działania bardzo dobrze wpisuje się w potrzeby modernizacji Williamsona. Ta kompromisowa forma działania to jest właśnie ultraliniowe połączenie aby uzyskać potencjalne korzyści dostępne dla tych lamp, należy zastosować odpowiednie dopasowanie impedancji w transformatorze głośnikowym. Transformator Dynaco A430 został specjalnie zaprojektowany do tego celu. To 50-watowy transformator, którego parametry przewyższają specyfikację pana Williamsona w zakresie odpowiedzi częstotliwościowej, dopuszczalnego sprzężenia zwrotnego, zdolności przenoszenia mocy itd. Obecnie jest to jedyny dostępny na rynku transformator o odpowiedniej impedancji. Ale przewiduje się, że wkrótce będą dostępne inne. Jest to stan na styczeń 1956 roku, w którym to czasie był pisany ten artykuł. Dynako A430 ma odczepy w uzwojeniu pierwotnym, które można użyć do obciążenia 10% siatki kranującej. Nie powoduje to pogorszenia ekstremalnej liniowości lamp i ma tę zaletę, że obniża impedancję wewnętrzną dla lepszego tłumienia. Co więcej, poprawia naturalną regulację stopnia wyjściowego do punktu, w którym nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w zasilaczu nodowym B+ podstawowego Williamsona, żeby użyć tych nowych lamp. Ten transformator można zamienić bezpośrednio z używanymi wcześniej w tym obwodzie. Jeśli oryginalne lampy wyjściowe były połączone triodowo, należy usunąć 100 rezystory stratne siatki ekranującej podłączone z pinu 3. Do pinu 4, a przewody transformatora podłączyć zgodnie ze schematem z rysunku pierwszego. Osoba zajmująca się montażem powinna zwrócić uwagę, że należy prześledzić obwód od odwracacza fazy do siatek ekranujących. Aby określić, która z lamp mocy jest górna w obwodzie. Przewody transformatora muszą być prawidłowo podłączone do lamp końcowych. W przeciwnym razie faza sprzężenia zwrotnego będzie nieprawidłowa. Jeśli po podłączeniu transformatora będzie słychać głośne brzęczenie lub odgłos łodzi motorowej, to anodę i wyprowadzenie ekranu z jednej lampy wyjściowej należy przenieść na drugą i odwrotnie. Napięcie polaryzacji lamp mocy 6CA7 lub EL34 wymaga niższej wartości polaryzacji niż lampy powszechnie stosowane we wzmacniaczach Williamsona. Wartość rezystora katodowego należy zmniejszyć do około 200 ohmów z konwencjonalnych 250 czy 300 ohmów. To będzie w układzie z autopolaryzacją. Gdy zostanie to zrobione po zastąpieniu lamp i transformatora wyjściowego, przerobiony wzmacniacz może oddać 35 do 40 wyjątkowo czystych watów. Jednak możliwości nowych lamp i transformatora nie byłyby w pełni wykorzystane, gdyby konstruktor nie chciał zastosować źródła stałej polaryzacji, aby zastąpić oryginalny układ samochodowy czynnej polaryzacji. Dodanie ujemnego zasilania prądu stałego dla stałej polaryzacji jest dość proste. Kondensator o wartości 50 nF jest połączony z jednej strony do wtórnego obwodu wysokiego napięcia transformatora sieciowego i jest uziemiony szeregowo za pomocą rezystora 1 W o wartości 27 kOhm. Tworzą one odgałęzienie, które obniży napięcie zmienne z transformatora do mniej więcej połowy jego wartości. Dwa małe prostowniki selenowe o wartości znamionowej 20 mA lub większej są połączone szeregowo z tego złącza z ujemnymi zaciskami prostownika w stronę wyjścia. Otrzymane ujemne napięcie stałe jest filtrowane przez potencjometr 10 kΩ i rezystor stały 47 kΩ. a ramię potencjometru jest mostkowane przez kondensator o pojemności 40 mikrofaradów lub więcej i napięciu roboczym 150 V do masy. Jest to pokazane na schemacie na rysunku pierwszym. Regulacja balansu polaryzacji nie jest wymagana, ponieważ transformator wyjściowy ma konstrukcję, w której wydajność nie jest pogorszona przez umiarkowaną asymetrię prądu, a zastosowane lampy nie mają dużych wahań upływowych prądu anodowego. Nowy potencjometr kontroluje napięcie polaryzacji, które jest podawane na dolne końce dwóch. 100 kΩ rezystorów siatkowych, lamp wyjściowych. Te oczywiście nie są już połączone z komponentami używanymi wcześniej do ustalania symetrii układu. Kombinacja opisanych powyżej zmian zwiększyła moc wzmacniacza około dwa razy z jego wcześniejszej wartości mocy ultraliniowej i około cztery razy więcej niż moc znamionowa układu triodowego. Już sama ta zmiana stanowi istną poprawę, ale równie ważną poprawę można uzyskać przez rozszerzenie marginesu stabilności wzmacniacza. Kryteria dobrego projektu wzmacniacza zmieniły się w ostatnich latach, a obecnie coraz większy nacisk kładzie się na stabilność wzmacniacza. Pamiętajcie o latach napisania artykułu. Wiele wzmacniaczy, mimo dobrych wyników, w warunkach ustalonych. Wykazywało mętne i szorstkie brzmienie podczas odtwarzania muzyki. Jedną z przyczyn tego jest fakt, że ich przejściowe działanie jest gorsze niż w warunkach ustalonych. Innym powodem jest to, że wydajność wzmacniacza przy obciążeniu głośników często nie jest tak dobra jak w przypadku obciążenia rezystorem. Ta kwestia została poruszona przed chwilą i konsekwencje w odniesieniu do niestabilności sprzężenia zwrotnego są daleko idące. Wielu projektantów doszło do wniosku, że stabilność ma większy wpływ na jakość odsłuchu niż zniekształcenia. W konsekwencji wzrost. Marginesu stabilności jest istotnym problemem projektowym. Zgodnie z tymi standardami oryginalne wzmacniacze Williamsona mają niewystarczającą stabilność zarówno przy skrajnie niskich, jak i wysokich częstotliwościach. Można to zademonstrować w przypadku niskich częstotliwości przez dotknięcie na chwilę siatki sterującej pierwszej triody opuszkiem palca i obserwowanie membrany głośnika. Generowany silny stan przejściowy o niskiej częstotliwości wzbudza wzmacniacz i zwykle występuje kilka skoków napięcia. Dzisiaj mówimy na to zanim efekt zostanie wytłumiony. Można zaobserwować, że stożek głośnika porusza się kilka razy do przodu i do tyłu, zanim się zatrzyma. Oznacza to, że krótkie impulsy sygnałowe będą również powodować fałszywe ruchy membramy, które mają tendencję do rozmywania dźwięku. Przy wysokich częstotliwościach odpowiedni efekt można zobaczyć na oscyloskopie z wejściem sygnału o przebiegu prostokątnym. Pofałdowana fala prostokątna wskazuje na podstawową niestabilność i wskazuje, że występuje Przejściowe zniekształcenie sygnałów o wysokiej częstotliwości. Niestabilność wynika z faktu, że charakterystyka fazowa wzmacniacza powoduje, że niektóre sprzężenia zwrotne są stosowane dodatnio, a nie ujemnie na skrajach pasma. Rozwiązanie jest pozornie proste: przesunąć fazę we właściwym kierunku przy częstotliwościach krytycznych. Nie zawsze jest to łatwe. Na szczęście charakterystyka fazowa transformatora A430 i układ obwodu Williamsona pozwalają na całkowitą korektę charakterystyki fazowej niskiej częstotliwości i znaczną korektę charakterystyki wysokiej częstotliwości. Te poprawki są dokonywane za pomocą kilku niedrogich elementów. Korekta niskich częstotliwości jest osiągana przez bocznikowanie kondensatorów sprzęgających 250 nF, które trafiają do siatek sterujących lamp wyjściowych za pomocą rezystorów. 1 Korekcję wysokiej częstotliwości uzyskuje się za pomocą kondensatora 100 pikofaradów, który jest połączony do dolnej anody stopnia sterującego i prowadzony do katody pierwszego stopnia. Nie wchodząc w teorię leżącą u podstaw tych poprawek, warto wspomnieć, że mają one ogromny wpływ na wydajność. Zakładamy tutaj, że rezystor 10 kΩ na siatce sterującej lampy wejściowej jest zmieniony, że wymieniono również kondensatory 50 nF na 250 nF i zastosowano mały kondensator na rezystorze sprzężenia zwrotnego, jak pokazano na schemacie. Jeśli ich nie ma, to należy te poprawki wykonać zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami. I to kończy modernizację wzmacniacza Williamsona. Jeśli zasilacz generuje pełne 450 V przy rozsądnej stabilizacji, moc wyjściowa będzie wynosić około 50 W przy zniekształceniach 1%. Jeśli zasilacz zapewnia niższe napięcie, moc wyjściowa zostanie nieco zmniejszona. Poniżej pełnej mocy zniekształcenie gwałtownie spadają do punktu zanikania. Odpowiedź częstotliwościowa wzmacniacza będzie w przybliżeniu taka sama jak w wersji oryginalnej, z wyjątkiem wyeliminowania szczytów odpowiedzi związanych z niestabilnością. Przejściowa reakcja, ta Niewymierna, niematerialna, będzie lepiej słyszalna. Będzie to szczególnie widoczne w solidniejszym, lepiej definiowanym basie i gładszej, czystszej górze. Pan Hafler jak zwykle promuje swoją ultraliniową koncepcję. Odmianę tego układu w postaci wzmacniacza Amplifon WL36 słyszałem i potwierdzam, że te zmiany wprowadzone są słuszne. Co prawda nie słyszałem oryginalnego Williamsona, ale wzmacniacz Amplifon WL36 brzmiał dobrze. Jest tylko kilka różnic w stosunku do wzmacniacza haflera, ale można doświadczalnie zbudować oba i wybrać lepiej brzmiący. Następna modyfikacja jest z użyciem lamp 6550. To prawie to samo co KT88. Dlatego chciałbym podziękować przy okazji widzowi Michałowi za prezent. Jest on darczyńcą tych lamp. Być może coś kiedyś z nich zrobię, może nawet jakiś prototyp Williamsona. Przy okazji chciałem jeszcze wspomnieć, że kondensatory olejowe wyglądają tak. Była gdzieś albo będzie mowa o nich. To są właśnie kondensatory olejowe. Ten jest na 400 V. Są dobre, chociaż akurat małą pojemność mają 6 mikrofaradów. Można nimi mostkować kondensatory elektrolityczne. Adaptacja w ultraliniowej wersji wzmacniacza Williamsona do użycia z lampami 6550. Ostatnia modyfikacja pozwala sporo zwiększyć moc wzmacniacza. Opis skrócę do rzeczy najważniejszych, bowiem wiele wyjaśnień prowadziły poprzednie modyfikacje. W tym projekcie zastosowano lampę 6550. Czytamy w artykule: Od czasu wprowadzenia na rynek wiele lat temu wzmacniacz Williamsona przeszedł kilka zmian konstrukcyjnych, aby jeszcze bardziej poprawić jego wydajność. Jak go pierwotnie opisywał Williamson, wzmacniacz był 15-watowym urządzeniem zaprojektowanym z myślą o niskich zniekształceniach, jednolitej mocy i niewielkim przesunięciu fazowym w całym zakresie audio. Od czasu oryginalnej koncepcji wzmacniacza Williamsona amerykańscy producenci wskoczyli na wóz dla orkiestry. No tutaj nie znalazłem odpowiednika w języku polskim, ale można by tak powiedzieć, że wzięli lejce w dłonie. I dziś można znaleźć wiele odmian oryginalnego obwodu. Jednym z ulepszeń obwodów prowadzonych przez amerykańskich producentów było zastosowanie trybu ultraliniowego dla lamp mocy, trybu pracy, który podwoił moc wyjściową i dodatkowo zmniejszył zniekształcenia. Wzmacniacz ten został szeroko zaakceptowany przez audiofilów, w wyniku czego obecnie na rynku dostępnych jest około 20 wzmacniaczy komercyjnych, które zawierają tę cechę konstrukcyjną. Jest to stan na listopad 1959 roku. Zastosowanie trybu pracy ultraliniowego we wzmacniaczu typu Williamson zwiększyło moc wyjściową do 30 W przy zastosowaniu lamp wyjściowych tego samego typu, pracujących na tych samych napięciach. Kiedy po raz pierwszy wprowadzono ten układ, od razu zauważono, że nowa kombinacja zapewnia lepszy dźwięk, nawet przy niskich poziomach głośności, z którymi mógł sobie poradzić oryginalny wzmacniacz. Zjawisko to zaowocowało nową oceną zapotrzebowania wzmacniaczy jako elementu systemu audio i generalnie zaobserwowano, że we wzmacniaczach o analogicznej konstrukcji najlepiej zabrzmi urządzenie o największej wydajności. Osiągnięcie dużej mocy we wzmacniaczach audio stało się stosunkowo łatwe i niedrogie ze względu na dwa czynniki. Zwiększona sprawność obwodu wyjściowego ultralinear oraz wprowadzenie nowych lamp wyjściowych o większej możliwości oddawanej mocy. Jedna, niedawno wprowadzona lampa, TungSol 6550 jest szczególnie przystosowana do stopni wyjściowych trybu ultraliniowego i może być wykorzystana z korzyścią w obwodzie Williamsona ultralinear, aby zapewnić wzmacniacz o mocy 60 W i zawartości Zniekształceń intermodulacyjnych przy maksymalnej mocy wyjściowej około 0,6%. Wzmacniacz ten tylko w niewielkim stopniu różni się wymiarami i liczbą elementów obwodu od swoich poprzedników, a wiele wzmacniaczy typu Williamson można łatwo zmodyfikować, aby wykorzystać zwiększoną wydajność. Analiza schematu ujawnia podstawowe obwody Williamsona w pierwszych trzech stopniach. Pierwsze dwa, wyjściowy wzmacniacz napięciowy i bezpośrednio sprzężony z nim odwracacz fazy z podzielonym obciążeniem, czyli katodynowy, są znane i niezmienione. Stopień sterujący oparto również na lampie 6SN7, ale z jedną zmianą. Dodano indywidualne rezystory katodowe, aby zapewnić niewielką ilość lokalnego sprzężenia zwrotnego w celu poprawy charakterystyki fazowej sprzężenia zwrotnego pętli i zwiększenia marginesu stabilności wzmacniacza. Stopień mocy jest połączony ze stopniem sterującym przez kondensatory sprzęgające, które zapewniają konwencjonalne sprzężenie RC dla częstotliwości sygnałowych i sprzężenie bezpośrednie tłumione przy częstotliwościach infrasonicznych. To ponownie poprawia charakterystykę fazową dla niskich częstotliwości i zwiększa margines stabilności wzmacniacza. Użycie kombinacji sprzężenia RC i bezpośredniego sprzężenia jest możliwe dzięki doborowi stałej polaryzacji lamp wyjściowych, przy czym wymagane ujemne napięcie polaryzacyjne jest uzyskiwane z oddzielnego źródła polaryzacji. To trochę udziwnione jak na dzisiejsze czasy, ale zobaczcie. Stałe napięcie polaryzacyjne uzyskiwane jest transformatora T3 podłączonego do uzwojenia żarzenia 6,3 Volta. Jest to 1 jednoamperowy transformator żarzenia, do którego podłączono 50 mA prostownik selenowy SR1, rezystor R29 i kondensatory elektrolityczne C12 i C13. Aby zredukować buczenie do minimum przez wzmacniacza, które mogą być zasilane z głównego wzmacniacza, zastosowano dodatnią polaryzację dla obwodu żarzenia przez rezystory R27, R28 i kondensator C8. Jeśli ma być używany osobno zasilany przez wzmacniacz, obwód ten można wyeliminować. Wraz z potencjometrem równoważenia szumów T30, a środkowy odczep uzwojenia żarzenia 6,3 V transformatora sieciowego T2 może być uziemiony. Napięcie anodowe B, do pracy przedmassniacza, może być pobierane z punktu X i Y w zależności od użytego przedwzmacniacza. Stopień wyjściowy typu ultralinear charakteryzuje się tym, że lampy mocy typu tetrodowego mają siatki ekranujące połączone do odczepów symetrycznie ustawionych względem odczepu środkowego transformatora głośnikowego. Ustalono eksperymentalnie, że najlepszym punktem pracy dla 6550 jest ustawienie obciążenia siatki ekranującej na 40% uzwojenia pierwotnego. Transformator wyjściowy to Acrosound TO-330. Ten transformator idealnie nadaje się do lamp 6550, zapewniając prawidłowe dopasowanie impedancji dla maksymalnej mocy i najniższych zniekształceń, a główne odczepy znajdują się na 40% całkowitego uzwojenia. Pasmo przenoszenia TO-330 jest płaskie, w zakresie 1 dB od 10 Hz do ponad 100 kHz, zapewniając w ten sposób niezbędne niskie przesunięcia fazowe w całym zakresie audio dla najlepszej stabilności sprzężenia zwrotnego i wiernej odpowiedzi przejściowej. Połówki uzwojenia pierwotnego są ściśle połączone, aby udostępnić pełne 60 W mocy wyjściowej w całym zakresie audio od 20 Hz do 20 kHz. Chociaż znamionowa wartość mocy transformatora to 50 W przy 20 Hz, nie zaobserwowano żadnych niedoskonałości w uzyskaniu pełnej, niezniekształconej mocy wyjściowej przy krawędzi niskich częstotliwości. Stabilność sprzężenia zwrotnego. We wzmacniaczu ze sprzężeniem zwrotnym zawsze pożądane jest utrzymanie maksymalnej stabilności sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić pełną stabilność we wszystkich warunkach poziomu mocy wyjściowej i obciążenia wyjściowego. Stopień stabilności wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym jest ogólnie oceniany na podstawie marginesu stabilności, co oznacza ilość dodatkowego sprzężenia zwrotnego w decyzjach. Które można dodać, zanim wzmacniacz stanie się niestabilny i zacznie oscylować. Ta wartość projektowa jest zwykle przyjmowana w warunkach znamionowego rezystancyjnego obciążenia wyjściowego. Jednak głośniki nie są elementami o stałej rezystancji, ale dla wzmacniacza. Prezentują impedancję zawierającą dużą składową reaktywną w znacznej części ich zakresu roboczego. Ponadto w paśmie poza zasięgiem głośnika impedancja może być już całkowicie reaktywna. Dlatego pożądane jest, aby przyjęty margines dodatkowych 6 dB albo więcej zapewniał całkowitą stabilność. Charakterystyki stabilności wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym są związane z szerokością pasma i charakterystyką przenoszenia fazowego obwodu wzmacniacza i transformatora wyjściowego, a projektant ma do wyboru kilka możliwości zwiększania stabilności danego wzmacniacza. Po pierwsze, Przepustowość można zmienić na stabilność. W tej procedurze straty gałęzi obwodu sprzężenia są dodawane w celu ukształtowania krzywej odpowiedzi wzmacniacza tak, że odpowiedź wzmacniacza spada o wielkość sprzężenia zwrotnego plus margines stabilności, zanim faza napięcia sprzężenia zwrotnego stanie się regeneracyjna. Po drugie, zysk w użytecznym paśmie może zostać zamieniony na stabilność. W tej procedurze można dodać lokalne sprzężenie zwrotne do bloków wzmacniacza w celu zmniejszenia ich udziału w przesunięciu fazowym. Po trzecie, szerokość pasma bloków wzmacniacza może zostać zwiększona przez zastosowanie pewnych technik projektowania i odpowiednio zmniejszone może być przesunięcie fazowe. Pierwsza metoda jest krytykowana, ponieważ ogranicza pasmo wzmacniacza, zmniejszając czas narastania w odniesieniu do odpowiedzi fali prostokątnej i tym samym wpływa na wierność odtwarzania przejściowego. Pierwsza i trzecia metoda mogą być łączone. Szerokość pasma wzrasta, po czym dodają się straty obwodu. Znaczne zwiększenie szerokości pasma opisywanego wzmacniacza Osiągnięto dzięki zastosowaniu transformatora T0330. Odpowiedź wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym jest płaska do ponad 200 kHz. Stosując metodę drugą i trzecią zachowano odpowiedni margines stabilności wynoszący 10 dB. Niewielki stopień sprzężenia degeneracyjnego został dodany do stopnia sterownika przez włączenie poszczególnych rezystorów katodowych. Pasmo subdźwiękowe zostało rozszerzone i ukształtowane przez dodanie rezystorów sprzęgających R17 i R18 o wartości 470 kOhmów. Dzięki tym dodatkowym rezystorom polaryzacja powstała na siatkach lamp wyjściowych jest częściowo zależna od. Od napięcia wytwarzanego na anodach lamp sterujących, a do stopnia wyjściowego dodano kontrolę równoważenia prądu anod. Procedura wyważania prądu anodowego została ułatwiona przez indywidualne bezpieczniki katodowe lamp mocy. Aby sprawdzić prąd anodowy, wyjmuje się bezpiecznik. Gniazdo bezpiecznika służy jako wygodne miejsce do podłączenia miliamperomierza. Całkowity prąd katody na lampę wyjściową wynosi około 75 mA z napięciem zasilacza anodowego 425 V i napięciem Napięciem polaryzacji siatki sterującej minus 48 V. Jeśli prąd katodowy różni się znacznie od tej wartości, może być wskazane, aby wymienić rezystor R29, aż się uzyska normalną polaryzację i prąd anodowy. Wydajność. Zmierzone parametry wydajności wzmacniacza. Pokazano w tabeli 1. Charakterystyka częstotliwościowa przy niskich poziomach wyjściowych jest płaska od 2 Hz do 220 kHz. Maksymalna moc wyjściowa 60 W jest dostarczona przy wszystkich częstotliwościach od 20 Hz do 30 kHz. Odpowiedź fali prostokątnej przy 20 Hz pokazuje spadek o 5% i przy 20 kHz fala prostokątna jest czysta, bez nawisów, dzwonienia i z czasem narastania wynoszącym 2 ms. Dane dotyczące intermodulacji są szczególnie dobre i wynoszą. Tylko 15,% przy 30 W, 0,% przy 60 W. Dla kombinacji częstotliwości 60 Hz i 3 kHz. Mieszanych w proporcjach 4 do 1. Wiele napisano o testowaniu wzmacniaczy i interpretacji wyników testów. Jednak im głębiej idziemy w las, czyli zagłębimy się w dziedzinę projektowania wzmacniaczy, tym bardziej oczywiste staje się, że najlepszym instrumentem testowym jest ludzkie ucho. Niestety ucho nie jest w stanie podać liczbowej oceny wartości, a jedynie porównać lepiej lub nie tak dobrze. Opisywany w tym artykule wzmacniacz został poddany porównawczym testom odsłuchonym zarówno ze starszym ultraliniowym wzmacniaczem Williamsona na KT66, jak i z innymi dobrymi wzmacniaczami. Słuchacze byli powszechnie zgodni co do tego, że ten wzmacniacz ma wiele punktów przewagi. Względne znaczenie wzmacniacza mocy w systemie High Fidelity zawsze było tematem kontrowersyjnym. Są tacy, którzy twierdzą, że do dobrej reprodukcji wystarczający jest wzmacniacz o małej mocy, np. 5W, i określają to bezspornym twierdzeniem, że średnia moc akustyczna wymagana do uzyskania dobrej jakości w średniej wielkości pomieszczeniu nie jest większa niż ta wartość. Inni twierdzą, że umiarkowanie dobra końcówka mocy jest znacznie doskonalszym urządzeniem niż inne elementy systemu odtwarzającego, w szczególności przetworniki gramofonowe i kolumny. Obie te szkoły nie uwzględniają podstawowych faktów dotyczących wymagań stawianych wzmacniaczowi mocy. W pierwszym przypadku, chociaż średnia objętość pomieszczenia może wymagać tylko kilka watów, moce szczytowe mogą przekroczyć średnią 10 razy lub więcej i to wierność z jaką te szczyty są odtwarzane przyczynia się do poczucia obecności. Odnośnie drugiego punktu prawdą jest, że wciąż jest miejsce na ulepszanie przetworników i głośników. Jednak każdy dodatkowy wkład w zniekształcenia intermodulacyjne we wzmacniaczu mocy daje się odczuć przez generowanie nowych, kombinowanych tonów, które dodatkowo zmieniają tożsamość instrumentu muzycznego i wywołują efekt rozmywania dźwięku. Ten ostatni efekt można łatwo wskazać w teście porównawczym, odtwarzając słabe nagranie z dużą ilością szumów powierzchniowych. Szum będzie występował w każdym przypadku, ale będzie znacznie mniej niepożądany przy wzmacniaczach o niższych zniekształceniach. Po prostu szum nie będzie modulował tak intensywnie muzyki. Na koniec trzeba przyznać, że istnieje warunek interakcji między głośnikiem a wzmacniaczem mocy. Wzmacniacz dużej mocy o niskiej i stałej impenacji wewnętrznej zapewnia lepszą kontrolę nad charakterystyką głośnikach przy wysokich mocach szczytowych. No i to wszystkie modyfikacje, które chciałem Wam przedstawić. Myślę, że można się wiele nauczyć z tych tekstów. Wniosek jest taki że jeśli chcemy dostosować jakiś wzmacniacz do posiadanych lamp, niezbędna jest praca z charakterystykami, żeby prawidłowo wybrać punkt pracy, jak to już Wam nieraz pokazywałem. Cała treść obu ostatnich odcinków pokazała Wam drogę, jaką podążali doświadczeni inżynierowie przy przeprojektowywaniu lub przerabianiu znanej konstrukcji wzmacniacza. Myślę, że doświadczenie wypływające z tych filmów pozwoli Wam własnoręcznie zmodyfikować wzmacniacza Williamsona i zrobić do badań jakąś próbkę, jakiś egzemplarz testowy. Bardzo Was do tego zachęcam. No i serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Postscriptum. Mam nadzieję, że nie dziwi Was teraz kolejność publikacji tych filmów oraz omawianych artykułów, jeżeli chodzi o wzmacniacza Williamsona. Były przedstawione tutaj różne poglądy, na przykład na temat mocy, która jest potrzebna do nagłośnienia średniej wielkości pokoju. Potem była mowa o tym, że takie założenia były niesłuszne. Były pokazane przede wszystkim sposoby usunięcia wady wzmacniacza Williamsona. Także myślę, że ten materiał był niezwykle pomocny dla samodzielnych konstruktorów, z tego względu, że w tych Starych artykułach były wskazówki, o których dzisiaj nikt nie pamięta.